Cześć wszystkim, witajcie w nowym roku, w ulubionej serii Hit czy Kit. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Turbusia, Turbawęka, Turbunia za jedyne 38 zł no, ze znanego portalu aukcyjnego plus koszty przesyłki. Nie jestem sceptycznie nastawiony w tym konkretnym przypadku. Dlaczego? Oczywiście mówimy o turbince do dolotu. Czemu nie jestem sceptyczny do tego? Ja powiem tak, pomysł na marketing i sprzedaż takiego urządzenia jest słuszny. Kiedyś istniało coś takiego jak turbinka Kowalskiego, turbinka do dolotu. Na czym polega to urządzenie? Urządzenie ma w łatwy i prosty sposób powietrze w podciśnieniu, które się wytwarza, kierować w strumień powietrza tak, aby wydajniej mieszało nam się w kolektorze z paliwem. Co za tym idzie? Lepsza mieszanka powietrze plus paliwo teoretycznie powinno dawać lepsze parametry silnika. Może nie jakieś super, może nie jakieś ekstra, natomiast powinno to w jakiś tam stopniu działać. Przejdźmy do samego produktu. Produkt zamówiony na znanym portalu. Niestety, jeżeli chodzi o turbinki do dolotu, występują tylko i wyłącznie takie modele. I tutaj pierwsze zaskoczenie negatywne. Turbusia, turbawka przyszła bez żadnej instrukcji obsługi. Urządzenie uniwersalne, no, wyglądające w miarę dobrze, natomiast brak instrukcji obsługi powoduje duży problem. Zresztą zaraz tutaj na zbliżeniu widzicie, jak wygląda instrukcja obsługi, czyli ani w lewo, ani w prawo, nie wiem jak to zwizualizować. Plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj to jest tak, zhamować samochód seryjny, specjalnie przygotowałem samochód, który parametrami nie jest super rozwinięty. Chciałbym to po prostu rzetelnie przetestować kilka razy na hamowni, rzucić to na rolki i zobaczyć, czy chociaż dół nam się podniesie, czy chociaż góra. Dlatego wybraliśmy specjalnie do dzisiejszego odcinka. Tak, nie żadnego Volkswagena, nie żadnego Mercedesa, poczciwego, skromnego Opla Agile. 60 tysięcy kilometrów, bez LPG, bez niczego, silnik z pośrednim wtryskiem paliwa, czyli wielopunktowy, nie monopunkt, niestety nie gaźnik. Natomiast co? Właścicielem tego samochodu... Robert, to pewnie nie twoje, ale rodzinne. No, rodzinne, wiesz, ale zgodnie z filozofią gender trzeba troszeczkę tego ruszyć, ciekawych samochodów takich bardzo męskich. Ale dobra, bez śmiechów, słuchaj. Wolno sądzę, mała pojemność, specjalnie powiedzmy... Na potrzeby filmu, tak, no bo urządzenie opisywane, tak powiedziałem na początku, ma pomysł, patent ma zasadność w momencie, kiedy jest układ dolotowy niewydajny, tak, powiedzmy gdzieś to... tam nawet gaźnikowe. Tak, tak, dokładnie, znaczy nie wiem, czy starsi widzowie może to powinni pamiętać, swego czasu królem polskiego tuningu to nie było BMW, nie, nie, w tamtych czasach to jeździli mafiozi tylko BMW. A normalny szary obywatel miał Fiata 126P, tak? Gdzie cokolwiek zrobiłeś, to już był progres. Tak, tak, tak. I... Więc była taki patent, pamiętasz, turbinka Kowalskiego. I ja szukałem tego na Allegro, znalazłem jedną za 200 zł, ale teraz malucha znaleźć i tak dalej. To maluch 200 kosztuje, nie? Dokładnie, więc tak, plan jest Robert taki, chcę widzieć serię w tym samochodzie, zdemontujemy tak. Najpierw filtr powietrza i obudowę filtra powietrza, dlatego że jak domontuję tą turbinkę, turbawkę, turbunieczkę, no to chcę... Nie będzie miejsca na puchę, więc żeby tak. Warunki były zgodne, to hamujemy, rozumiem, hamujemy go bez filtra, tylko na samej przepływce. Tak, na samej przepływce. Dobra. I potem dorzucimy przed przepływkę turbawkę, tak więc no to co, lecimy. Dobra, próba pierwsza za nami, teraz próba druga na rozgrzany. Hamujemy po dwa razy z urządzeniem i bez urządzenia. Seria wyszła bardzo ładnie, praktycznie na rozgrzanym samochodzie, klejących oponach te 107 Nm, to Nm wyżej praktycznie, tak? O Jezu. Słuchajcie, trzeba to założyć. No, zgodnie z instrukcją i tym rysunkiem, co jest na instrukcji, no, wychodzi na to, że tu chodzi powietrze, tu będzie... Tak w turbince Kowalskiego tak naprawdę strumień po prostu powietrze trzeba ułożyć. Tak, tak, tak. To co, spróbujemy to zainstalować? Tak, zobaczymy, czy to wiesz, zadziała. Bo tu jest długi dolot, no nie wiem. W maluchu to rzeczywiście dawało efekty, ale tam gaźnik był bardzo blisko kolektora. Chodź, panie operator. Słuchajcie, pierwszy problem pojawia się w momencie, kiedy okazało się, że urządzenie jest uniwersalne i ani przejściówka, ani nic tutaj jakby nie działa, tak? Więc w związku z tym, że średnice idealnie się zgadzają, założymy duct tape'a i zepniemy opaską, aby była szczelność zachowana.
No i tak naprawdę spróbujemy, nie wiem, nie jestem pewien, dla profilaktyki schamujemy ją 3 razy, czyli raz tak, no bo mówię, producent niewyraźnie to nakreślił na tym i damy jeszcze powietrze z zewnątrz, żeby symulowało ruch uliczny tutaj, żeby rozpędzało naszą turbaweczkę. Dobra. Robert poszedł pod duct tape'a, ale słuchajcie, ja obczaiłem, że ten pierścień się zsuwa, w związku z tym zrobimy szczelną adaptację. Dla pewności uszczelnienia daliśmy jeszcze trytę, więc wszystko się ładnie trzyma, nawet się nie obkręca. A teraz jeszcze skierujemy do przodu, żeby zrobić strumień powietrza i tutaj Robert... Bez trytek to by w kosmos nie latali. Tak, dokładnie. Ja tego samego zdania jestem, Rob. Czekaj. Zrobimy takie szachermacher. Nie ma to jak prowizorka, trzyma najdłużej. Tadadadam. Tadadadam. Tam, tam. Dobra. Ty nie wytłumaczyłeś widzą skąd ten głos. No, ja mam głos medialny specjalnie. Na potrzeby odcinka. To jest ta zimna wódka była, wiesz? Okay. Tu mamy wentylator, zobaczcie. Ja zaraz mu podam trochę powietrza, niech tam sobie łyka. Przepływka w teorii zmierzy więc krzą ilość powietrza, jeżeli rzeczywiście ta turbinka... Wytłumaczmy widzom, dlaczego nie dajemy tego bezpośrednio nad albo coś, bo odłączenie przepływomierza... No w tych autach, tak, to będzie tryb awaryjny w ogóle. Poza tym, będzie. Taka turbawka, turbaweczka jest dedykowana właśnie do prostych silników, tak? Tak, tak. Chyba, tak. Że no byłby silnik bez przepływomierza, to znaczy, typowy gaźnik. To znaczy, jeżeli ja Ci coś mogę powiedzieć a propos turbawki, tutaj co ja już widzę. Dla mnie to ma za zadanie lepiej mieszać, jakby spowodować zawirowanie mieszanki powietrznej, żeby lepiej padła, tak? Tak, tam, tak, tak, się tak, wymieszała. Tak, tak, tak. Bo sama z siebie, powiedz mi, jak to ma się nakręcić, to tylko stanowi nie, opór. Nie, nie, nie. Ja to właśnie o tym mówimy, że gdzieś tutaj ten strumień powietrza ma być. Tak. No, takie było założenie tak. Producenta i nie negujmy tego, po prostu nie, sprawdźmy to. No jestem sam ciekawy. W maluchach to dawało. O. Tak. Dobra, jeżeli. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, dlatego jednak obniżamy powietrze, żeby nie tłoczyło na siłę, bo nam się moc podniosła, czyli zróbmy newton motry, no ale całość się ogólnie lepszy parametr jest, więc żeby nie zaburzać tego, robimy drugi pomiar i drugi pomiar damy bez uderzenia powietrza, tak? Zobaczymy, czy cokolwiek dalej będzie zmienione, no bo odtwórzmy pomiar pierwszy bez po prostu, tak było, tak. Bez przepływki, nie? Zobaczymy. Jako, że rysunek niewyraźnie mówił nam, w którą stronę, ostatnie pomiary zrobimy i przeanalizujemy je w biurze na obróconym wirniczku. To będzie ciekawe. Fajne, że ci jasno chodzi. O. Dobra, widać panie operator? Widać. No to lecimy. Jedno hamowanie z odwróconą turbawką i teraz drugie hamowanie, czyli wszystkie hamowania robimy po 2 razy. Test drogowy bardzo chciałem przeprowadzić, nawet wziąłem GoPro ze sobą. Niestety warunki panujące na dworzu, tak jak widzicie, no co ja tam mogę, no ugrzązłbym w śniegu, bo niestety służby drogowe znowu zaspały, szkoda, że wypłat nie zapominają zabierać. Tak więc podsumujmy i zróbmy to rzetelnie. Najpierw podsumujmy wyniki z hamowni, a potem opiszmy urządzenie, gdzie widzę problem i jaki jest problem i jak można by to załatwić, żeby to tak naprawdę cokolwiek dało. Tak więc tu widzicie na ekranie wyniki z hamowni. Jak widzicie, w którychś momentach one się różnią. Różnią się na pewno w momencie, kiedy dodaliśmy powietrze z zewnątrz, gdzie wytworzyliśmy ciąg powietrza, który jakby dużo dał w tym momencie naszemu dolotowi. Ale tak naprawdę te wszystkie newtonometry, które przewijają się od 107 w najlepszym wypadku do 112, to są błędy pomiarowe. Tym bardziej pamiętajcie, że 112 newtonometrów to jest w momencie, kiedy jest duży ciąg powietrza podany z zewnątrz, więc żeby warunki były jak najbardziej optymalne, żeśmy wszystko powtórzyli po 2-3 razy. Gdzie się pojawia problem? No, problem pojawia się w tym, że czy ona jest w tą stronę obrócona, czy w tą stronę obrócona, wynik jest taki sam, na granicy pomiarowej błędu. Tak więc opiszmy może urządzenie, jakie ma przede wszystkim wady. Owy wynalazek muszę schłostać przede wszystkim za jedną rzecz. Ja na początku myślałem, że jeżeli to zamawiam, to przyjdzie coś na zasadzie silniczka do procesora, wiecie, wiatraczka do procesora. No niestety okazało się, że jest to beznapędowe urządzenie. Drugą przykrością, a
No tutaj jest dla mnie samo opakowanie, no bo mamy Turbo Supercharger Single Side Fan. No fajnie, firmy? Żadnej, żadnej firmy. Tu nie ma nigdzie nadrukowanej firmy i co najgorsze, nie ma instrukcji obsługi, czyli tak naprawdę pełna samowolka, jak to zamontować, więc kolejna rzecz. Jeżeli robiłbym jakąkolwiek turbinkę do dolotu, cokolwiek, co ma być zasysane, ja tutaj wezmę na sztywno, żebyście widzieli, to na pewno, czekajcie, to na pewno łożyskowanie tego urządzenia, zobaczcie. A kojarzycie wiatraczki w procesorach? Raz zakręcisz, on się kręci. Tu powinno być mega łożyskowanie. Jeżeli cokolwiek ma to nam dać, to powinno mieć mega łożyskowanie. Zakręcisz palcem i się kręci. Tutaj niestety, no ładnie wykonane, taki wiecie, taka ładna wiocha do samochodu, żeby maskę podnieść. Producent tutaj w ogóle deklaruje, że najlepiej byłoby filtr stożkowy, do tego nałożyć to i dopiero dalej do power rury i do silnika. Moim skromnym zdaniem, mimo wszelkich prób, chęci i tak dalej, muszę wydać wyrok na to, że to nie działa. 30 zł, 40, 50, 60, 70, tak naprawdę można to sobie, wiecie, na biurko położyć albo jakąś taką ozdobę zrobić, ewentualnie gdzieś jakoś tak przywiesić na lusterku, żeby wisiało. Jedna rzecz, której naszemu sprzedawcy, każdemu sprzedawcy tych urządzeń z portalu Super Drogo nie można zarzucić. Nie dają tam żadnej informacji o przyrostach mocy. Generalnie jest tylko informacja o polepszeniu mieszanki powietrza i paliwa. No ale słuchajcie, co za tym idzie? No przede wszystkim może się zwiększyć moment obrotowy, a za momentem obrotowym, jak już dobrze wiecie z odcinka, w którym starałem się być fizykiem, wzrost momentu równa się wzrost mocy jako sztywne działanie matematyczne. Jaki sens miałoby zamontowanie wentylatorka, bo tak sobie bardzo mocno o tym myślałem w domu, do dolotu. Ano miałoby. Wyobraźcie sobie sytuację w wolno sącym silniku na monopunkcie, na gaźniku, gdzie zaraz już najbliżej tego gaźnika tak naprawdę miejsca do kolektora sącego zamontowalibyśmy urządzenie w postaci procesora komputerowego, jak macie wentylatorek w procesorze komputerowym. I teraz wyobraźcie sobie, że jest elektryczny, a wraz z obrotami zwiększa się prędkość obrotowa takiego wentylatorka, czyli wtłaczamy większą ilość powietrza. Minimalnie ten moment obrotowy miałby prawo się podnieść, a co za tym idzie gdzieś tam w którymś zakresie te konie. Co za tym idzie, gdzieś można by wygenerować mniejsze spalanie, natomiast potem trzeba się zastanowić, jaki wpływ i obciążenie miałoby taki wentylatorek elektryczny, miałby na alternator, a obciążenie większe na alternator równa się większe obciążenie na silnik i koło się zamyka. Natomiast jedyna sposobność działania takiego urządzenia to był właśnie wentylator elektryczny. Kończąc, moja subiektywna opinia, turbawka, turbulenka, hit. I się nie rozpadła, słuchajcie. W następnym odcinku z serii Hit czy Kit, czyli raz w miesiącu taka seria będzie szła, idzie coś ciekawego, coś jeszcze ciekawszego, a mianowicie zabezpieczenie karoserii anodowo-katodowe, tak, dobrze chyba mówię o tym, również z tego portalu, również już zakupionej, to właśnie dzięki Wam widzom, dzięki Wam patronom za to, że sponsorujecie tutaj tą całą serię Hit czy Kit, a na marzec już wlatuje, bo tak mamy ułożone instalacja wodorowa HHO. Dla tych, co by chcieli zobaczyć kulinarną wycieczkę łysego, znowu że uchwytaka, natomiast bardzo mi się ten odcinek podoba, bo jest to zrobienie polskiego sushi z kaszanki zamiast ryżu, to tutaj Wam się gdzieś wyświetla, a link macie w opisie. No i przede wszystkim pamiętajcie, że już w środę o godzinie 18 nowy vlog mechaniczny w nowej jakości, w nowej odsłonie, zaczynamy od diagnostyki, bo żeby dobrze naprawiać, trzeba dobrze zdiagnozować, więc polecimy znowu z tematem zawieszeń wszystkiego i będziemy robić to naprawdę w fajny sposób. Również jeżeli nowi widzowie chcecie być na bieżąco, zapraszam Was na naszego Facebooka fanpage'owego, na naszego Instagrama, tam też się dowiecie, co się zbliża, tak jak dowiedzieli się widzowie o turbawce, turbulence, turbisi, turbuniuni. Nowi widzowie zachęcam do subskrypcji, podobało Wam się standardowo, wyłudzamy w nowym roku również łapa w górę i trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Co trytytka, sklei, żadna siła nie rozklei. Fajne, że ciasno chodzi. Że ciasno chodzi. A ty nie? No.